Pan. Samochodzik. Zamek w Baranowie Sandomierskim. Wstęp. Stary parowiec, Almodowar powoli płynął z Florydy na Kubę. Na pokładzie dziobowym stał wysoki mężczyzna. Jego włosy były przyprószone nitkami siwizny, która wdarła się także na wąsy i krótką brodę. Miał niebieskie oczy, z gatunku tych, które zwykłe mają wizjonerzy, zapatrzone gdzieś w dal. Ubrany w płócienne, granatowe spodnie i krótką kurtkę marynarską, wyglądał jak stary wilk morski. Przyglądał się zielonym wzgórzom wyspy, do której zbliżał się statek. Pogoda nie była najlepsza, bo gdzieś na Karaibach szalał huragan. Mężczyzna ćmił fajkę i myślał o Polsce. Wspominał dzieciństwo spędzone u wujostwa na wsi, polowania, które tak uwielbiał, i dziewczynę z sąsiedniego dworku. Chciał, żeby została jego żoną Cłał do niej listy, w których mieszały się namiętność i relacje z miejsc, które odwiedził Panie Nowicki, za dwie godziny wpływamy do Hawany Do mężczyzny podszedł drugi oficer Salmodowara Pan na długo zostaje na Kubie? Nie, chcę wynająć jacht i popływać po Karaibach Odpowiedział Nowicki Wie pan, gdzie można wynająć dobrą załogę? Przyzwoitych ludzi znajdzie pan w tawernie koło jacht klubu Hawana, a takich, co niejedno już przeżyli na tych wodach, w tawernach dzielnicy portowej. Najlepiej popytać szynkarzy. Niech pan tylko nie bierze kapitana Latynosa. Czemu? Zdziwił się Nowicki. Ciężko się z nimi pracuje. To kwestia innej mentalności. I niech pan uważa na siebie w czasie nocnych spacerów. Samotny. Biały człowiek może być tu narażony na różne niebezpieczeństwa. Dziękuję za radę. Nowicki ukłonił się. Almodowar przybił do portu o szesnastej. Marynarze znieśli na nabrzeże kufer i wór z rzeczami Nowickiego. Do podróżnego podszedł niewysoki latynos w białym garniturze, z ogryskiem grubego cygara między zębami. Senior życzy sobie, żeby mu pomóc. Zagadnął Nowickiego. Szukam jakiegoś dobrego hotelu. Odparł Nowicki. Latynos pstryknął palcami i natychmiast pojawił się tragarz z wózkiem. Wrzucił na niego bagaże i nie czekając na jakiekolwiek wskazówki, poszedł przed siebie przez tłum handlarzy, podróżnych i ciekawskich, którzy zebrali się w porcie. Nowicki zaczął przeciskać się za nim. Obok Polaka dreptał latynoski elegant. Senior życzy sobie urocze towarzystwo na wieczór? zapytał. Nie. Znam dobre kasyno. Nie, dziękuję. Senior przypłynął na połów ryb. Nie. Tak doszli do samochodu. Był to mocno zużyty Ford, rocznik 1919. W ciasnej kabinie z trudem mogły zmieścić się trzy osoby. Paka z tyłu była akurat tak duża, żeby pomieścić rzeczy Nowickiego. Tragarz załadował kufer i wór i czekał wyprostowany na zapłatę. Nowicki wyjął z kieszeni dwie ćwierć centówki i zapłacił. Z Latynosem wsiadł do szoferki i pojechali przez zatłoczone ulice Hawany. To ma być hotel luksusowy, w stylu kolonialnym czy też nie dba senior o wygody? Dopytywał się Latynos. Może być luksusowy, rzucił Nowicki. Ciekawie chłonął widok za oknem. Obskurne szare kamienice. Przed którymi toczyło się życie towarzyskie i gdzie sklepikarze wykładali swe towary. Tłumy uśmiechniętych Murzynów, między którymi kręciły się grube matrony otoczone gromadkami kilkuletnich dzieci i powabne dziewczyny, których skóra w świetle latarni przypominała barwą piękną, starą mieć. Po kilku minutach krajobraz zmienił się. Wile latarnie, neony hoteli i lokali rozrywkowych, samochody z białymi płóciennymi dachami. Tłumy mężczyzn w garniturach i kobiet w eleganckich sukniach. Latynos skręcił na podjazd przed hotelem. Był to budynek trzypiętrowy, z kolumnadą przed wejściem i rozświetlonym holem. Lokaje ubrani w poprzecierane liberie nawiązywali wyglądem do kolonialnej świetności tego miejsca. Nowicki dostał pokój na drugim piętrze, z widokiem na ogród, w którym odbywało się jakieś party. Piękne miejsce, prawda, senior? Latynowski przewodnik otworzył okno i głęboko wdychał powietrze. Piękne, przyznał Nowicki. Może jeszcze w czymś mogę panu pomóc? Nowicki dużo podróżował i znał ten typ ludzi. Był to typowy naganiacz, który od właściciela hotelu dostaje parę dolarów za przysłanie klienta. Ale był to też człowiek, który mógł się przydać Nowickiemu. Za kilka dni chcę wypłynąć w rejs, powiedział Nowicki. Latynos milczał, czekając na dalsze wyjaśnienia. Szukam jachtu lub kutra z dobrą załogą, dokończył Nowicki. Co senior ma na myśli mówiąc dobrą? Szukam odważnych ludzi. Co senior ma zamiar z nimi robić? Pływać. Nowicki postarał się, żeby z tonu jego głosu Latynos zrozumiał, że w swoich pytaniach zaszedł już za daleko. Ach tak, Latynos zamyślił się. Niech pan przyjdzie o dziewiętnastej do zielonej papugi. Niech pan zapyta przy wejściu o Raula. Czyli o mnie. Coś wymyślę. Dziękuję. Nowicki wyjął z kieszeni pięć dolarów i wręczył je przewodnikowi. Do zobaczenia, senior. Latynos uchylił kapelusza, schował pieniądze do kieszeni i wyszedł. Nowicki rozejrzał się po swoim apartamencie. Wygodne małżeńskie łoże, adapter, toaletka z lustrem. Stolik z alkoholami, wanna w łazience. Wszystko było tu ładne, ale już nieco zużyte. Podróżny wypakował z kufra garnitur, wykąpał się, ogolił i zszedł na obiad. W jadalni nieliczne stoliki były zajęte przez pary Amerykanów. Wnętrze zaaranżowano boksami i donicami z palmami. W ten sposób można było spokojnie rozmawiać nie przeszkadzając sąsiadom. Nowicki zamówił cygaro, koniak i duży stek. W czasie podróży przyzwyczaił się do prostego i obfitego jedzenia. Nie lubił wymyślnych dań, a owoców morza w szczególności. Godzinę później Nowicki wyszedł na ulicę. W recepcji zapytał o drogę do Zielonej Papugi i chociaż proponowano mu taksówkę, odmówił. Szedł przez elegancką dzielnicę w stronę portu. Znowu. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znalazł się w strefie egzotycznych zapachów, melancholijnych melodii wygrywanych i wyśpiewywanych przez niewidocznych w ciemnościach grajków. Senior. Nagle przed Nowickim stanęła młoda dziewczyna. Mogła mieć najwyżej dziewiętnaście lat. W uśmiechu odsłaniała białe zęby kontrastujące z jej pełnymi, pomalowanymi na czerwono wargami. Długie. Układające się w fale czarne jak heban włosy Minko opadały na jej ramiona, była ubrana w sukienkę na cienkich ramionczkach, sięgającą jej tylko kilka centymetrów poniżej kolan. Jej ciemna skóra lekko połyskiwała i kusząco opachniała. Ciemne oczy przeszywały Nowickiego i przyprawiały go odreszcze. Tak? Uprzejmie odpowiedział: Może senior jest samotny? Nowicki milczał nie wiedząc, co odpowiedzieć. Myślał że gdyby potrafił malować, gdyby miał ze sobą aparat fotograficzny, to uwieczniłby tę piękność. W jej ruchach, gestach, spojrzeniach wyczuwało się siłę tych wszystkich południowych tańców, tak podziwianych w nowojorskich klubach. Ta dziewczyna, zdaniem Nowickiego, powinna być podziwiana, a nie skazana na zaczepianie mężczyzn w tak ponurym miejscu. Mam tu niedaleko zaciszny pokój. Dziewczyna kusiła Nowickiego, on zmusił się tylko do pokręcenia głową. Tylko pięć dolarów, ona nie ustępowała. Nie mogę, Nowicki miał przed oczami obraz kobiety, do której pisał listy. Wiedział, że złamałby obietnicę. Gdyby uległo pokusie, to nikt by się o tym nie dowiedział, ale on nie potrafiłby spokojnie żyć ze świadomością, że dopuścił się oszustwa. Trzy dolary, wyszeptała dziewczyna. Nie, Nowicki wydusił z siebie. Dwa, niski ton jej głosu brzmiał bardzo zmysłowo. Nie mogę. Jestem zaręczony. Ta kobieta musi być z tobą szczęśliwa, dziewczyna smutno się uśmiechnęła. Chciałabym być na jej miejscu. Jestem pewien, że uszczęśliwisz mężczyznę, którego pokochasz. Nie wiem tylko, czego tu znajdziesz. Nowicki ukłonił się dziewczynie i ominął ją. Nie oglądał się za siebie, chociaż słyszał stukot jej pantofelków, czuł jej zapach i pamiętał to spojrzenie pełne obietnic. Doszedł do przecznicy i nagle wyrosło przed nim trzech osobników. Na pierwszy rzut oka wyglądali na rzeź mieszków. Dwóch miało noże, a trzeci wielki drąg. Senior rozmawiał z naszą koleżanką, odezwał się jeden z nich. I co z tego? Zdziwił się Nowicki. Jej czas jest bardzo cenny. Tak? Nowicki rozglądał się, szukając drogi ucieczki. Może senior da parę dolarów i pójdzie sobie spokojnie dalej? Nie mam w zwyczaju płacić takim jak wy. Cios pałą miał być nagły i ogłuszający, ale Nowicki często już stykał się z takimi ludźmi. Wiedział na co ich stać i spodziewał się tego ciosu. W czasie swych podróży kilka miesięcy spędził w Japonii, gdzie nauczył się kilku sztuczek tamtejszych mistrzów. Uchylił się przed ciosem, złapał za uzbrojoną dłoń i sprawnie ją wykręcił. Przeciwnik z jękiem upadł na chodnik, a Nowicki zdobył jego broń. Jedno pchnięcie poniżej mostka drugiego bandyty wystarczyło, żeby ten zwinął się z bólu. Trzeci zamachnął się nożem, ale Nowicki zrobił unik i pałą uderzył bandytę w rękę. Nóż zabrzęczał na schodach kamienicy. Nowicki przyjrzał się agresorom. Wszyscy trzej mieli dość walki, więc podróżny zamachnął się pałą i rzucił ją daleko od siebie. Pozdrówcie tę miłą panią, ukłonił się i odszedł w stronę portu. Im był bliżej wody, tym mocniejszy dochodził go zapach ryb i alkoholu. Widział przez otwarte drzwi i okna tawern jak w środku jedzono, pito i tańczono. Były też bójki podsycane przez rządnych krwi widzów. Nowicki odnalazł zieloną papugę i wszedł do środka. Drewniany barak wybudowano nad brzegiem wody. Teraz wychodził ponad pomosty, przy których stały zacumowane łodzie rybackie. Wnętrze było aż silne od dymu i cygar. Na stołach stały filiżanki z kawą i szklanki z alkoholami. Senior do Nowickiego podszedł murzyn ubrany w ciemne spodnie i białą, poplamioną koszulę. Chyba uważał się za kelnera. Szukam Raula, powiedział Nowicki. Tam kelner wskazał drzwi obok baru. W oddzielnym pomieszczeniu był duży okrągły stół. Wokół niego ustawiono kilka krzeseł. Tylko trzy były zajęte. Na jednym siedział Raul. Obok niego był mężczyzna z obfitą rudą brodą. Ubrany w kowbojski strój, a towarzyszył mu Chińczyk w czarnych spodniach i czarnej, jedwabnej koszuli. Oto senior, o którym wam wspominałem, Raul wstał, żeby przedstawić gościa. Kelener. Rum dla seniora. Złożył od razu zamówienie. Bruce, powiedział Rudobrody. Kim, Chińczyk ukłonił się. Franciszek Nowicki, Polak skłonił się. Możecie do mnie mówić, franc. Nowicki usiadł przy stole. Potrzebujesz łodzi i ludzi? Bruce pocierał ręką brodę. Tak, przyznał Nowicki, zastanawiając się, czy Raul znalazł mu odpowiednich ludzi. Może ja wyjaśnię. Raul zabrał głos, jeśli dobrze zrozumiałem. Senior szukał załogi do bardzo specjalnego zadania, a to są najlepsi, jakich można tu wynająć. Senior Bruce zajmuje się przewożeniem tam i z powrotem różnych niebezpiecznych towarów. Sława jego wyczynów jest ogromna. Cicho, warknął Bruce. Mów, człowieku, o co chodzi? Cel naszej podróży poznacie dopiero na morzu, oświadczył Nowicki. Nie może tak być, fuknął kim? A czemu tak? Zapytał Bruce. Chodzi o pełną dyskrecję, tłumaczył Nowicki wymownie patrząc na Raula. Ależ senior! Latynos oburzył się. Ilu macie ludzi? Jest nas ośmiu, oświadczył Bruce. W sam raz, Nowicki zadowolony kiwnął głową. Jak duży macie statek? Kuter. Długi na dwadzieścia metrów, mówił Bruce. Żagle i silnik. Świetnie. Nowicki ucieszył się. Będziemy potrzebowali zapasów na trzy tygodnie. Macie broń? Senior, to jest zabronione, wtrącił Raul. Nie wszędzie. Mruknął Bruce. Czego pan potrzebuje? Karabiny, rewolwery, dynamit. Bruce zamyślił się, a kim tylko zdziwiony uniósł brwi. Będę potrzebował zaliczki, oświadczył Bruce. Ile? Nowicki sięgnął po portfel. Pięćset dolarów, rzucił Bruce. Nowicki schował portfel i wyjął z kieszeni książeczkę czekową. Wypisał czek i przesunął go w stronę Rudobrodego. Kiedy będziecie gotowi. Zapytał. Niech pan pojutrze przyjdzie tu o świcie, oświadczył Bruce. Do zobaczenia Nowicki wstał i pożegnał się z mężczyznami. Za Nowickim wybiegł Raul. Senior, krzyczał, kiedy szli po chodniku. Może i mnie pan zabierze w rejs. Mogę się przydać. Znam ludzi tu i ówdzie. Senior, to może być jednak bardzo niebezpieczna wyprawa i może przydać się panu ktoś zaufany. Dziękuję panu za pomoc. Nowicki podał latynosowi 20 dolarów. Jestem panu bardzo wdzięczny za okazane mi zainteresowanie. Do widzenia. Tego wieczoru Nowicki odwiedził kasyno. Wiele razy w życiu grał w pokera i znał wiele sztuczek stosowanych przez krupierów. Wygrywał niewielkie sumy i odchodził od stolika. Nigdy nie wierzył w to, że ktoś w kasynie może mieć dobrą passę. Trzeba było wiedzieć. Kiedy się wycofać, a jest to z reguły najtrudniejszy moment, bo jest to ta chwila, kiedy wydaje się, że cały świat nagle kładzie się do stóp grającego. Nowickiego cieszyło wygranie nawet kilkudziesięciu dolarów. Zadowolony położył się spać o pierwszej. Następny dzień Nowicki spędził śpiąc do dziesiątej. Po obfitym śniadaniu powędrował do kapitanatu, gdzie w przeglądał mapy rejonu Karaibów. Obiad zjadł w restauracji położonej niedaleko banku, w którym załatwiał sprawy finansowe. Dowiedział się tam, że Bruce zrealizował czek tuż po otwarciu. Po południu Nowicki wypoczywał w pokoju i w ogrodzie hotelowym, gdzie czytał gazety i pił drinki. Wieczorem zjadł kolację, zapłacił rachunek i kazał obudzić się przed świtem. Spał niezwykle spokojnie. Była jeszcze noc, kiedy do jego pokoju zapukał recepcjonista. Kelner na wózku przywiózł śniadanie. Nowicki ubrał się, spakował resztę rzeczy do kufra i worka. Pierwszy zostawił w hotelu, w przechowalni, worek wziął ze sobą, znowu założył swój marynarski strój i wędrował przez uśpione miasto do portu. Przy zielonej papudze czekał na niego kim? Pan dobrze spał? Zapytał Chińczyk. Wyśmienicie, Nowicki uśmiechnął się. Gdzie jest wasza krypa? Pan pójdzie za mną, Kim przymilnie się uśmiechał. Szli pół godziny na nabrzeżami portowymi do pomostu, przy którym w szalupie czekał jakiś obdartus. Był chyba potomkiem pierwszych mieszkańców Karaibów. Pogrążony w melancholijnym milczeniu patrzył na wodę. Miał skórę o brązowym odcieniu, wystające kości policzkowe i długie czarne włosy zaplecione w warkocz, w który były wplecione wielokolorowe sznureczki. Jamajka, Kim przedstawił mężczyznę. Tak go nazywamy. Witaj. Nowicki ukłonił się marynarzowi. Ten nie odpowiedział, tylko złapał zaworek, wrzucił go do łodzi i usiadł do wioseł. Nowicki zajął miejsce na dziobie, a Kim na rufie, przy sterze. Jamajka nie był atletą, ale bardzo dobrze wiosłował i łódka bardzo szybko dopłynęła do burty kutra stojącego na kotwicy. Z góry patrzyła na Nowickiego cała załoga. Bruce przedstawił swoich kompanów. Było to dwóch Amerykanów, James i Steve. Naprawdę nazywali się zupełnie inaczej, ale tu ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Obaj pochodzili z Nowego Jorku. Juan urodził się gdzieś w Ameryce Południowej. W jego żyłach płynęła mieszanka krwi hiszpańskiej i indiańskiej. Nie znał swoich rodziców. Bo był wychowankiem Indian żyjących w głębi puszczy. Pewnego dnia znalazł go tam plantator kałczuku i przygarnął jako służącego na swoją hacjendę. Po tym jak młodzieniec uwiódł córkę swego dobroczyńcy musiał uciekać. Schronienie znalazł na pokładzie kutra brucea, który akurat wtedy zatrzymał się w panamie. Na wielkiego, muskularnie zbudowanego Murzyna wszyscy wołali spartakus. Ostatnim członkiem załogi był milczący biały mężczyzna. Kompani mówili o nim szark. Blizny znaczyły jego twarz i ramiona. Kuter nazywał się Sara. Wyglądał na dobrze utrzymany. Miał dwa maszty, bóg i silnik. Na wysoko podniesionym pokładzie dziobowym było zejście do kajut załogi. śródokręcie zajmowała ładownia, a pod bezan masztem, bliżej rufy, stały sterówka i nadbudówka maszynowni. Dźwigiem podniesiono szalupę, ściągnięto kotwicę i kuter na silniku wypłynął z portu. Dokąd płyniemy? Bruce zapytał Nowickiego. Na południe, odparł Polak. Zejdźmy do pańskiej kajuty, to porozmawiamy. Kajuta kapitana Sary przypominała skład przy niewielkiej gorzelni. Pełno tu było skrzynek z alkoholami, które zajmowały każdy wolny kąt, nawet pod koją. Stół zbito z kilku pustych skrzynek. Bruce zamknął za sobą drzwi. Macie broń? Nowicki rozglądał się po pomieszczeniu. Słusznie podejrzewał, że kapitan właśnie tu będzie trzymał tak niebezpieczny ładunek. Bruce dumny z siebie podniósł prezent z kilku długich skrzyń. Otworzył je. Mamy sześć wojskowych, angielskich karabinów. Cztery rewolwery i to cacko. Pochwalił się. Przedmiotem jego szczególnej dumy był karabin maszynowy z talerzem magazynka zamontowanym nad zamkiem. Nowicki widział takie kulomioty tylko na samolotach walczących w czasie ostatniej wojny. Skąd to macie? Zdziwił się. Pomyślałem, że będzie też potrzebne małe wsparcie artylerii, więc skombinowałem to cudo. Bruce uśmiechał się. Na coś większego zabrakłoby pieniędzy. Poproszę o jeden z rewolwerów. Nowicki wyciągnął rękę. Bruce trochę niepewnie podał mu broń i paczkę z nabojami. Umiesz się z tym obchodzić? zapytał. Tak, krótko odpowiedział Nowicki sprawdzając działanie mechanizmów broni. Magazynowy stan ocenił. Nigdy nie był używany. Zaopatruje się tylko u porządnych dostawców wojskowych. Bruce znowu się uśmiechał. Może nadszedł czas, żeby wyjawić cel naszej wyprawy? Nowicki wyjął z wewnętrznej kieszeni kurtki kartkę papieru z wpisanymi współrzędnymi geograficznymi. Co to jest? Zapytał Bruce. Wyspa. I co tam jest? Wasz udział. 50% dla waszej załogi. To jakiś skarb? Bruce powątpiewał. Tak. Piracki? Tak. Bruce roześmiał się. Możemy popłynąć, ale ja w skarby nie wierzę. Wyszedł z kajuty wciąż śmiejąc się. Nowicki słyszał, jak na korytarzu rozmawiał z Kimem i rozbawiony relacjonował mu to, co powiedział Nowicki. Wieść o celu podróży bardzo szybko rozeszła się wśród załogi. Ludzie potraktowali rewelację Polaka jako czyste wariactwo. Cieszyli się, że w łatwy sposób, za spacer po morzu, dostaną swoją garzę. Przez następne dni karmili Nowickiego, ale nikt poza Kimem i Brucem do niego się nie odzywał. Nowicki widział tylko pobłażliwe uśmiechy załogi. Piątego dnia podróży wieczorem dotarli do celu. Wyspa rozciągała się na osi północ południe. Miała dziesięć kilometrów długości i trzy szerokości. Na jej środku sterczał czubek wygasłego wulkanu, a cała była porośnięta gęstym lasem. Wygodne miejsca do lądowania znajdowały się tylko na jej północnym i południowym krańcu. Nowicki kazał zakotwiczyć w zatoce na północy. I gdzie jest ten skarb? Żartował Bruce, kiedy cała załoga na pokładzie jadła wołowinę z sucharami. Jutro się o tym przekonacie zapewniał Nowicki. Trzy lata wcześniej, w antykwariacie w Japonii kupił kilka książek należących niegdyś do jakiegoś amerykańskiego kapitana. Jego statek rozbił się u wybrzeży jednej z japońskich wysp a może wyrzuciło na brzeg kufer kapitana. Były tam stare księgi, nawet z XVIII wieku. W okładce jednej z nich Nowicki znalazł pergamin z mapą i złoty medalion. Wtedy postanowił, że musi przypłynąć w to miejsce. Rano rozbawiona załoga wodowała szalupę. Postanowiono, że na sarze zostanie szark uzbrojony w jeden karabin. Resztę broni, zapasy żywności i narzędzia zabrano na ląd. Dopiero na plaży Nowicki pokazał załodze mapę. Marynarze zaczęli sprawę traktować nieco poważniej. Tam Bruce porównał szkic i wskazania kompasu. Wskazał na gęstą ścianę lasu. Jeden z Amerykanów, Steve, został na plaży. Reszta wzięła kilofy, łopaty, liny, broń i manierki z wodą i wszyscy poszli we wskazanym przez Brucea kierunku. Jamajka szedł pierwszy, wycinając maczetą przejście. Kiedy pokonali gęste pasmo drzew i krzewów nad brzegiem, dotarli do obszaru ogromnych łąk porastających wzgórza wokół wulkanicznej góry. Maszerowali trzy kilometry. Nowicki był zafascynowany soczystą zielenią ptactwem, które przed nimi nie umykało i zaciekawione patrzyło na nowe zjawisko, jakim byli tu ludzie. Wreszcie cała grupa dotarła do wejścia do szczeliny. Kim zapalił przygotowane łuczywa i weszli do środka. Wąskie na dwa metry przejście prowadziło do wielkiej sali o powierzchni sześćdziesięciu metrów. Na jej ścianach widać było ślady kucia. Jej dno było wysypane piachem przyniesionym z plaży. Pod nami są cztery otwory wyjaśniał Nowicki. Kiedy odsłonimy niewłaściwy, może spotkać nas śmierć. Marynarze zmieszani rozglądali się po sali zapewne szukając tych śmiercionośnych pułapek. To gdzie mamy kopać? Zapytał Spartakus. Drogę wskaże nam kompan najbliższy, odpowiedział Nowicki. Kim, pokazuj, Bruce zwrócił się do Chińczyka. Skąd wiedzieć, kto jest ten kompan? Zdziwił się Kim. Skąd ty o tym wiesz? Spojrzał na Nowickiego. Nowicki wyjął złoty medalion. Na nim szatańskim pismem napisano wskazówki, powiedział. Bruce w świetle pochodni oglądał krążek metalu. Trupia czaszka i jakieś niezrozumiałe kreski, stwierdził rozczarowany. O co tu chodzi? Ty to rozczytałeś? Tak. Jak? Niech to pozostanie moją tajemnicą. Napisano tamto, co wam powiedziałem. Ale tu nie ma żadnych śladów, jakichkolwiek wskazówek, dziwił się James. Czemu mam zaufać czyjejś intuicji? Słuchajcie, tu nie ma żadnych pułapek, orzekł Bruce. Odsłońmy najpierw te cztery wejścia, zaproponował Nowicki. One są w rogach tej sali. Marynarze raźno chwycili za łopaty. Spartakus pierwszy odsłonił w swoim rogu leżącą na deskach skrzynkę. Ostrożnie otworzył ją. Jest! Krzyknął uradowany. Wszyscy podbiegli do niego, żeby zobaczyć znalezisko. W środku leżało kilka złotych monet. Mało tego jak na piracki skarb, ocenił Bruce. Pod spodem jest więcej Krzyknął Spartakus i Kilofem podsadził deski Z całą siłą wyrwał je Wtedy z dziury wyleciały w powietrze drobne strzałki Trysnęły pod sklepienie jaskini jak mała fontanna i rozeszły się na boki Jedna z pierwszych, już lecąc w górę, raniła pochylonego nad dziurą murzyna w szyję Kolejne wbiły się w jego tułów i ręce Olbrzymy padł jak rażony piorunem Reszta marynarzy rozbiegła się po całej jaskini i próbowała uchronić się przed strzałkami. Nowickiemu jeden z pocisków wbił się w grube sukno jego kurtki. Wszyscy cali i zdrowi? Zapytał Bruce. Marynarze klnąc wstawali z miejsc. Kim podniósł jedną ze strzałek? Zatrute, stwierdził. Spartakus nie żyje, oznajmił Jamajka. Zapanowało milczenie. Uprzedzałem, odezwał się Nowicki. I co z tego? Wargnął Jamajka. Cicho. Wrzasnął Bruce. Kim Jamajka? Sprzątnijcie te strzałki. My wyniesiemy Spartakusa. Godzinę później w piątkę siedzieli przed jaskinią i patrzyli na kopczyk ziemi nad grobem Spartakusa. To złoto tam jest. James upewniał się. Tak, Nowicki z powagą pokiwał głową. Wiesz, którą dziurę mamy odsłonić, żeby nic nam się nie stało? Dopytywał się Bruce. Nie, trzeba posłuchać wskazówek, odparł Nowicki. Co to za wskazówki? Wtrącił się Jamajka. Zostały nam jeszcze trzy otwory, z czego dwa to pułapki, kim patrzył przed siebie. W najgorszym razie zginie jeszcze dwóch ludzi. Nikt nie zginie, jeśli będziemy uważali, zapowiedział Nowicki. Spartakusa zgubiła chciwość. To wszystko przestaje mi się podobać. Jamajka pokręcił głową. Przeklęte pirackie złoto. Nie musisz go szukać, tylko potem nie wyciągaj ręki po swoją działkę. James wściekle spojrzał na kompana. Cisza. Bruce uspokajał załogę. Co proponujesz? Zapytał Nowickiego. Odsłońmy wszystkie wejścia i wtedy zobaczymy, które pasuje do wskazówki, odpowiedział Polak. Pracowali do wieczora. Raz uciekali z jaskini. James nieopatrznie uniósł bok wielkiej skórzanej płachty narzuconej na deski. Stała na niej skrzynka z butelką rumu. Amerykanin uznał, że to pułapka, ale chciał sprawdzić jaka. Natychmiast jaskinia wypełniła się oparami siarkowodoru, zapewne pochodzącymi z wulkanu. Musieli czekać aż gaz wywietrzeje. Na kolejnych dwóch wejściach były skrzynki z kompasem oraz ludzką czaszką. Zbudowali obóz poty górą. Wieczorem Jamajka poszedł na plażę zmienić Stewę. Jamajka miał dość poszukiwań. Przy kolacji i przy śniadaniu poszukiwacze debatowali, które wejście wybrać, czy to z kompasem, czy to z czaszką. Niech Nowicki sam wejdzie i zadecyduje, rano stwierdził James. On nas w to wplątał i przez niego zginął Spartacus, Steve natychmiast poparł kolegę. Nowojorscy twaniacy wspierali się w każdej sytuacji. Nowicki wstał, poprawił pas z kaburą, chwycił za kilof, wziął pochodnie i wszedł do jaskini. Czaszka i kompas znajdowały się w przeciwległych kątach. Kto jest kompanem najbliższym? Kompas czy czaszka? Bez kompasu można jakoś sobie dać radę, a bez czaszki? Jasne. Kto da sobie radę, kiedy nie będzie miał głowy na karku? Nowicki przeżegnał się i zdecydowanym krokiem podszedł do skrzynki z kośćmi, odsunął ją na bok i kilofem podważył deski. Jakież było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że niżej były bale drewna. Żyjesz? Do jaskini zajrzał kim. Zobaczył, że Nowickiemu nic się nie stało i podszedł do niego. A to co? Chińczyk zdziwił się. To kolejna pułapka? Tak jakby Nowicki roześmiał się. To znaczy, kim zaniepokoił się. Trzeba teraz cierpliwie kopać. Nowicki był zadowolony. A tamto? Kim zerknął w kierunku skrzynki z kompasem. To śmiertelna pułapka. Pod tymi belkami będą kolejne przeszkody. Zły, niecierpliwy kompan pójdzie szukać dojścia do skarbu gdzie indziej. Pogrąży siebie i ciebie. Przypomnij sobie, gdzie leciało najwięcej strzałek? W ten kąt. Przyznał Chińczyk. Trujący gaz ulatniał się z tej dziury obok. Ciekawe, co jest pod kompasem, ale może lepiej tego nie sprawdzajmy. Tak, Kim roześmiał się. Chodźcie, robota czeka, zawołał kolegów. Warstwa beleku ułożonych tak, jak buduje się wieży z zapałek, miała pięć metrów grubości. Pod nią były trzy metry kamieni, niżej dwa metry ludzkich kości i dwa metry piachu. Wszyscy pracowali na zmiany przez cztery dni. Skonstruowali drabiny, dźwig. Rozebrani do pasa pracowali w pocie czoła, by pod piachem znowu odkryć belki. Trzeba szukać pod kompasem. James zbuntował się przy obiedzie. Nie, kopiemy dalej brzmiał Bruce. Czemu? Dziwił się James. Jeśli ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby tak zasypać wejście, to tam musi coś być. Bruce był przekonany o swojej racji. Wieczorem nastąpił przełom. Poszukiwacze dostali się do jaskini, w której leżało rozsypane złoto. Zbutwiałe deski w skrzyni i deszczółki beczek popękały, a zawartość rozsypała się na wszystkie strony. Złoto oszałamiało blaskiem odbitego światła pochodni. W kącie, w metalowym kufrze, barwami tęczy mieniły się drogocenne kamienie, sznury pereł, garście szmaragdów i diamentów. Marynarze brodzili po kostki w ogromnych skarbach, nie wierząc własnym oczom. W powietrzu czuć było tylko ich pot. To niesamowite, jęknął kim. Nowicki z ciekawością zbieracza numizmatów oglądał monety. Marynarze byli tak podekscytowani, że postanowili pracować całą noc, żeby wydobyć łup. Z sary ściągnęli skrzynie i worki. Przez dwa dni wynieśli ogółem ponad dwie tony skarbów. Po ostatnią partię złota wybrali się prawie wszyscy. Na kutrze pozostał tylko Jamajka. Zmęczony Nowicki szedł na końcu grupy. Przed nim maszerował żark. Zwolnił kroku i zrównał się z Nowickim. Uważaj na siebie, odezwał się po polsku. Nowickiego zdziwiło, że nagle usłyszał ojczysty język. Jesteś Polakiem? upewniał się. Tak. Bruce zresztą kompanii chcą cię tu zostawić na zawsze i zgarnąć cały skarb? Kiedy? Jak? Zobaczymy. Szark skończył rozmowę, bo Juan uważnie im się przyglądał. Było upalne południe, kiedy dotarli do wejścia do jaskini. Nowicki, dziś ty pracujesz na dole, zdecydował bruce. Szark będzie odbierał złoto na górze, a my będziemy je pakowali do worków. Hej, po co ci broń? Zdziwił się widząc, że Nowicki zabiera ze sobą rewolwer i karabin. Z przyzwyczajenia, Nowicki uśmiechnął się. Może tam czyha jakaś paskuda? Bruce niepewnie spojrzał na kima, a Chińczyk tylko wzruszył ramionami. Nowicki zjechał na linię na dół i zaczął pracować. Kiedy już prawie skończył pracę i ładował ostatnie wiaderko monet, na górze rozległy się pojedyncze strzały. Zmęczony Nowicki podciągał się do górnej komnaty. Tam zobaczył rannego w ramię szarka, kryjącego się obok wejścia. Zaczęło się. Krzyknął szark. Dasz sobie z tym radę? Ruchem głowy wskazał na karabin maszynowy leżący niedaleko dziury. Szark wychylił się i szybko dwa razy wystrzelił z rewolweru. Na zewnątrz słychać było czyjś sięg. Nowicki podniósł karabin. W czasie ostatniej wojny widział inne. Zasilane taśmami i wiedział, że mają straszną siłę odrzutu. Ranny shark nie mógł go obsługiwać. Oddał mu swój karabin i bandolierę z nabojami. Trafiłem Jamesa i Juana, ale zaraz będą szturmowali jaskinie, stwierdził shark. Buntownicy mieli jednak inny plan. Nagle do środka wrzucili wiązankę lasek dynamitu. Ląd palił się z głośnym sykiem. Nowicki chwycił ładunek i wrzucił go do jamy, z której wyleciały strzałki. Polacy rzucili się na piach i czekali na eksplozję. Zagrzmiało i zadudniło. Ze ścian posypał się kurz, a w powietrzu zawirowały tumany piachu. Uwaga! Wrzasnął szark. Nowicki z trudem przyklęknął i złapał za karabin maszynowy. Czuł, że z prawego ucha leci mu krew. Skierował lufę w stronę wejścia. Kiedy zobaczył kłębiące się tam cienie, nacisnął spust. Karabin zaterkotał i wypluł długą serię pocisków. Wokół Nowickiego zagwizdało kilka kul. Widział, jak Szark strzela z obu ewolwerów, potem jeszcze bije kogoś kolbą karabinu. Nagle Nowickiego coś szarpnęło w lewe ramie. Ktoś go trafił. Mężczyzna zachwiał się i poleciał w stronę dziury. Ostatkiem sił chwycił lewą ręką linę. Nie dał rady utrzymać się i powoli zjeżdżał do skarbczyka. Nad krawędzią pojawiła się zakrwawiona twarz bruca. Wycelował z rewolwerów twarz Nowickiego. Strzelił. Trafił w dłoń zaciśniętą na linię. Nowicki krzyknął z bólu i spadł z wysokości dwóch metrów. Zobaczył jeszcze, że bruce nagle zniknął, jakby jakaś niewidzialna siła uderzyła go w bok. Obudził go ból. Nowicki leżał na płachcie prezentu na plaży. Przy nim siedział Jamajka. Już dobrze, pogładził Nowickiego po głowie. Wyliżesz się z tego. Nowicki czuł, że swędzi go lewa dłoń. Z trudem podniósł rękę i zobaczył tylko obwiązany bandażami kikut. Szark mówił, że tak było trzeba. Wyjaśnił Jamajka. Nie bój się. Tamci wszyscy nie żyją. Jesteśmy tylko we trzech. My i to przeklęte złoto. Nowicki zasnął. Otworzył oczy i ujrzał, że kuter spokojnie płynie po łagodnie falującym morzu. W południe dopłyniemy do miami. Szark zjawił się przy Nowickim. Obaj, Nowicki i Szarkowski, bo tak naprawdę nazywał się szark, nie rozstawali się od tej pory. Nowicki był hrabią, a Szarkowski stał się jego lokajem. Tak tylko to nazwali, a w rzeczywistości ważniejsza była ich przyjaźń. Piracki skarb podzielili na równe trzy części. Jamajka wrócił ze swoim udziałem w rodzinne strony i wybudował hotel. Nowicki i Szarkowski postanowili jeszcze zwiedzać świat, a dopiero potem pojechali do ojczyzny. Nowicki zamieszkał w dworku, w cichym zakątku, i tam spokojnie żyli, nie afiszując się swoim bogactwem. Mieli złoto. Papiery wartościowe, ale wszystko to zabrała im wojna. Ona odebrała im też rzecz dla nich najważniejszą ich przyjaźń. Rozdział pierwszy. Tegoroczne lato nie odeszło, jak to zwykle było, w pierwszych dniach września, lecz leniwie przeciągało swoją obecność sprawiając, że kolejne dni były pełne słońca, a kolory żółknących liści zyskiwały złotawy odcień. Te dni były szczególnie trudne dla naszego departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, który został zlikwidowany. Pewien urzędnik, karierowicz, uznał, że jesteśmy niepotrzebni, bo zaginionych w czasie wojny zabytków należy szukać na aukcjach dzieł sztuki, a w zakopane skarby wierzą tylko dzieci. Mój szef, Tomasz Szenn, zwany panem Samochodzikiem, przyjął te wydarzenia w ministerstwie nadzwyczaj spokojnie. Wiedziałem, że wyjechał do uzdrowiska. Mnie spotkała kolejna niespodzianka. Otrzymałem w spadku dworek w pieninach i wyjechałem nad jezioro czorsztyńskie. Tam musiałem zmierzyć się z osobnikiem używającym pseudonimu Janosik, z którym konkurowałem poszukując zbójnickiego skarbu. Po szczęśliwym zakończeniu tej górskiej przygody otrzymałem od pana Tomasza wiadomość, bym się z nim skontaktował. Zadzwoniłem na numer jego telefonu komórkowego, a on zaprosił mnie na spotkanie do Nałęczowa. To znane i piękne uzdrowisko leży kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Puław. Dojechałem tam naszym wehikułem. Pan Tomasz oficjalnie podarował mi auto, ale ja nie śmiałem myśleć o nim jako tylko o moim. Doskonale pamiętałem. Że pan tomasz przez wiele lat jako muzealnik zajmował się poszukiwaniem zagrabionych i zaginionych dzieł sztuki. Niekiedy były to skarby zrabowane podczas ostatniej wojny przez hitlerowców, a czasami trzeba było rozwiązywać zagadki sprzed wieków. Mój przełożony jeździł wtedy wehikułem, pojazdem wykonanym przez jego wuja, Stefana Gromiłę. Potręcznie klepaną karoserią krył się wspaniały silnik Ferrari i napęd umożliwiający pływanie po wodzie. Mój szef kilka lat temu poszukiwał młodego współpracownika. Zgłosiłem się. Okazało się, że byłem kandydatem, który spełniał oczekiwania. Nazywam się Paweł Daniec. Ukończyłem historię sztuki, służyłem w jednostce komandosów, kochałem przygody, byłem kawalerem. Wtedy też otrzymaliśmy w darze, zamiast rozbitego wehikułu, nowoczesne auto terenowe. Wyposażone w mnóstwo gadżetów było przydatne, ale widziałem, że szef tęsknił za starym wehikułem. Terenówkę po kilku latach użytkowania musieliśmy oddać, ale znowu mieliśmy szczęście, bo od angielskiego milionera otrzymaliśmy kolejny wehikuł. Miał pokraczny wygląd, bo pod karoserią był mocny silnik. Rama i zawieszenie samochodu rajdowego, którym ten Anglik startował w rajdzie na trasie Paryż-Dakar. Nasz pojazd wzbudzał zainteresowanie swym ekstrawaganckim kształtem, który upodabniał go do autarodem ze złomowiska. Do Nałęczowa przyjechałem w porze obiadowej. Na parkingu przed nowoczesnym budynkiem sanatorium znalazłem wolne miejsce na płatnym parkingu. Przeszedłem przez neogotycką bramę. Tu znajdował się niewielki punkt sprzedaży pamiątek i przewodników. Pracowały tam dwie bardzo miłe i ładne panie. Kupiłem folder reklamujący uroki na Łęczowa i zerkając na zamieszczoną w nim mapę wędrowałem przez park zdrojowy na miejsce spotkania z panem Tomaszem. Szybko pomaszerowałem na drugi koniec parku do pałacu Małachowskich, do znajdującej się tam kawiarenki. Zająłem stolik pod parasolem na dworze, zamówiłem kawę i czekałem czytając folder. Zauważyłem, że wokół mnie prawie wcale nie było kuracjuszy, musieli pójść na obiad. Została tylko garstka turystów rozkoszujących się ciepłem wrześniowego słońca. Na Łęczów w 1751 roku kupił Stanisław Małachowski, herbu Nałęcz. One zlecił architektowi Ferdynandowi Naksowi wybudowanie pałaców w stylu barokowym. Pod koniec XVIII wieku odkryto w parku źródła wapienno żelaziste. Ich właściwości lecznicze potwierdziły badania przeprowadzone przez Józefa Celińskiego w 1817 roku. Powstania listopadowe i styczniowe oraz sprzedaż majątku na licytacji spowodowały upadek uzdrowiska. W 1878 roku spółka Fortunata Nowickiego, Konrada Chmielewskiego i Wacława Lasockiego, lekarzy i zesłańców z Syberii przywróciła dawny blask temu miejscu, które do dziś jest znanym zakładem leczniczym. Dzień dobry, Pawle, widzę, że straciłeś dawną czujność. Usłyszałem głos pana Tomasza. Obróciłem się w fotelu i spojrzałem na szefa. Wciąż mimo zaawansowanego wieku trzymał się prosto. Od kilku lat nie palił. Dbał o swoje zdrowie i jeździł do uzdrowisk. Wciąż miał gęste, siwe włosy i nosił ogromne, rogowe okulary. Jego uśmiech, dobroduszny, ale nieco szermowski, pozostał ten sam. A pan porusza się z kocią, z winnością. Uśmiechnąłem się, wstając i witając mojego przełożonego. Pobyt w Nałęczowie panu służy. Tak, tu można podleczyć serce i skołatane nerwy, przyznał pan Tomasz siadając. Kochana białą kawkę, zwrócił się do kelnerki. I szarlotkę? dopytywała się dziewczyna. Dwie, tylko młody wiek tłumaczy tego człowieka, wskazał na mnie, że nie słyszał o pani szarlotce. Kelnerka uśmiechnęła się do pana Tomasza i poszła do budynku po kawę i ciastka. W wiadomości wspominał pan coś o dobrych wieściach. Przypomniałem szefowi. Czyżby człowiek, który postanowił rozwiązać nasz departament, został zwolniony z ministerstwa? Czemu życzysz mu aż tak źle? Pan Tomasz wystawił twarz do słońca, jednocześnie rozpinając dwa górne guziki swojej letniej kurteczki. Chyba mam powody? Pawle, udał się twój pobyt na południu Polski? Udał. Co się dzieje z twoim spadkiem? W dworku powstanie ośrodek fundacji wspierającej różne działania artystyczne. A ty co z tego będziesz miał? Nic. Zostałeś honorowym prezesem, zauważył pan Tomasz. Zatytułowanie mnie mianem prezesa spowodowało, że kelnerka, podając mi szarlotkę, spojrzała na mnie zaciekawiona. Ma pan doskonałe informacje, przyznałem zaskoczony. Mam dużo przyjaciół. Pan Tomasz delikatnie wbił widelec w szarlotkę. Po tym nieszczęśliwym wydarzeniu w ministerstwie okazało się, jak wiele osób było nam życzliwych. Czyżby była szansa na nasz powrót na stare śmieci? Ucieszyłem się. Pan Tarei, szef, wzruszył ramionami. Tak ci brakuje tego małego pokojku na końcu korytarza? Wiem, że nie chodzi ci o ten gabinecik, ale o pracę w terenie, przygody i rozwiązywanie zagadek. A panu tego nie brakuje? brakuje i dlatego cieszę się z twoich sukcesów. Na razie nie masz żadnej pilnej roboty? Pan wie, że nie. Ktoś chciałby ci zlecić pewne zadanie. Zarobisz parę groszy i nie wyjdziesz z sprawy. O co chodzi? Co to za praca? Kolejna operacja, w której mamy przeniknąć w szeregi złych? Pawle, skąd takie podejrzenia? Tak tajemniczo wprowadza mnie pan zwykle w skomplikowane akcje. Ta nie będzie prosta. Może pan zdradzić więcej szczegółów? Będziesz musiał zdobyć czyjeś zaufanie. Czyje? Nie wiem. Musisz tego kogoś odnaleźć. Pan wie, że i tak się zgodzę, więc niech mi pan wszystko powie od razu. Prosiłem pana Tomasza. Skosztuj tej szarlotki, jest naprawdę pyszna. Ta dziewczyna sama ją piecze. Uśmiechał się do przechodzącej obok kelnerki. To dla ciebie. Z kieszeni kurtki wyjął białą kopertę. Nie musiałem jej otwierać, by zauważyć, że w środku był bilet wstępu do podziemnej trasy turystycznej w Sandomierzu. Pełna konspiracja, roześmiałem się. Mam spotkanie w starych piwnicach i mało czasu na dojazd. Pan Tomasz spojrzał na zegarek, co nie oznacza, że masz prawo nie zjeść szarlotki. Nawet nie próbuj wyjechać, zostawiwszy nietkniętą porcję. Jadłem popędzany przez szefa który z uśmiechem na twarzy grał rolę troskliwego ojca dokarmiającego syna. Pożegnałem się z panem Tomaszem i poszedłem do kontuaru kelnerki, by uregulować rachunek. W niecałe dwie godziny dojechałem do Sandomierza. Zostawiłem wehikuł na parkingu pilnowanym przez zmęczonego i znudzonego starszego pana z obfitym brzuszkiem. Niech pan nie parkuje przy śmietniku, bo śmieciarze się pomylą i wywiozą panu autko. Zdobył się na żart, przyjmując opłatę za parkowanie. Po schodach wbiegłem na wzgórze, gdzie stała sandomierska starówka. Znalazłem się na brukowanej ulicy blisko katedry. Otworzyłem kopertę z biletem. Na blankiecie wyraźnie napisano: godzina 16.15. Miałem jeszcze pół godziny. Spokojnie przeszedłem na rynek, by popatrzeć na sandomierski ratusz. Przysiadłem na murku i przyglądałem się grupkom nielicznych turystów oraz młodzieży. Wzrokiem szukałem człowieka, który przyglądałby mi się, ale nikogo takiego nie znalazłem. Punktualnie zameldowałem się przy wejściu do podziemi. Okazało się, że miałem wędrować z wycieczką młodych turystów z Francji. Maszerowałem na końcu pochodu słuchając okrzyków młodzieży i ich żartów, kiedy chłopcy próbowali zaimponować swoim koleżankom. Sandomierz jako miasto królewskie miał przywilej składowania niektórych towarów. Do tego potrzebne były magazyny i kupcy zaczęli w miękkim lesie drążyć głębokie piwnice. Wkopywano się w obręb działek sąsiadów, potrynek. Powstał podziemny labirynt, wokół którego narosło wiele tajemnic. Po pierwszym rozbiorze polski sandomierz jako punkt handlowy stracił na znaczeniu i piwnic nie konserwowano. Prawdziwym problemem stały się one w okresie powojennym, kiedy zaczęły się zapadać. Wtedy konserwatorzy i specjaliści od robót górniczych zaczęli zabezpieczać teren, a jednocześnie uruchomiono podziemną trasę turystyczną. Połączono komory pod ośmioma piwnicami, tworząc korytarz długości 470 metrów. W latach szkolnych i studenckich przechodziłem ten do kilka razy. Kolejny raz wysłuchiwałem tych samych opowieści. Przechodziłem przez kolejne komnaty, aż doszliśmy do komory łukowej, mniej więcej w połowie trasy. Wtedy poczułem na swoim ramieniu czyjś dotyk. Wystraszyłem się, bo przecież maszerowałem jako ostatni w ostatniej wycieczce tego dnia. Myślałem, że po kilku dniach wypoczynku w górach będziesz jednak mniej nerwowy. Rozpoznałem głos leśnika. Poznałem go parę lat temu na Mazurach, podczas poszukiwań dokumentów spiskowców szykujących zamach na Adolfa Hitlera. Wtedy pan Tomasz wysłał go, by dyskretnie chronił mnie przed konkurencją. Później jeszcze kilka razy współpracowaliśmy podczas poszukiwań zaginionych skarbów. Leśnik miał na imię Michał. Był wysokim, dobrze zbudowanym blondynem, a ostatnimi czasy zamiast wojskowego munduru nosił garnitury. Pracował w branży, o której im mniej się wie, tym lepiej. Nigdy nie wypytywałem go o szczegóły jego pracy. Co to za norka? Zapytałem, kiedy już ochłonąłem. Leśnik siedział na taborecie za drewnianymi drzwiami prowadzącymi do nieoświetlonego korytarza. Wstał strzepując biały pył z rękawa marynarki. Pamiętasz, że królik z Kubusia Puchatka miał norkę, z której prowadziły dwa wyjścia? Leśnik przyglądał mi się uważnie. Tak, odpowiedziałem. Możesz wyjść stąd razem z wycieczką i pójść w swoją stronę. Nie zawrócisz, bo za pięć minut przejdą tędy dwaj strażnicy, którzy będą sprawdzali, czy nikt nie pozostał w podziemiach i zgaszą światła. A dokąd tędy zajdziemy? Wskazałem na mrok w korytarzu. Nie widać tam żadnych jasnych punktów. Nie mam dość czasu, żeby teraz. Wszystko ci wyjaśnić, ale musisz podjąć decyzję właśnie w tej chwili. Michał. Zacząłem. Nic ci na razie nie powiem. Leśnik pokręcił głową. Głęboko nabrałem powietrza. Mogła mi się nie podobać ta tajemniczość, ale rozumiałem motywy działania leśnika. Nie zgadzając się na współpracę i tak mogłem zaangażować się w rozwiązanie zagadki. Leśnik nie mógł sobie na to pozwolić. Miałem do niego pełne zaufanie, bo nigdy mnie nie zawiódł i był moim przyjacielem. Masz latarkę? Zapytałem leśnika, wchodząc do korytarza, w którym na mnie czekał. Przyjaciel zaprosił mnie gestem do środka, przepuścił przodem i zatrzasnął drzwi za nami. Z kieszeni wyjął małą latarkę i włączył ją. Tunel prowadził w dół przez niewielkie komory oddzielone od siebie stromymi schodami. Zeszliśmy około czterech metrów i znaleźliśmy się w długim, prowadzącym na wprost przejściu. Ta część podziemi może kiedyś będzie udostępniona turystom. Na razie mają tu wstęp tylko konserwatorzy i służby techniczne, wyjaśniał mi leśnik. To jedna z dwóch głównych arterii komunikacyjnych sandomierskich podziemi, dokąd ona prowadzi. Zaciekawiony rozglądałem się po ścianach. Szliśmy pod ceglanymi łukami, wąskimi przejściami wydrążonymi w lessowej skale. Wokół dominowały zapachy chlizny i szczurów. Zaraz będziesz miał okazję przejść przez ucho igielne, leśnik roześmiał się. Właśnie doszliśmy do ceglanych stopni pokrytych plamami białej farby, jaką wymalowano sklepienie przejścia. Wspinaliśmy się w kierunku drewnianych, obitych metalowymi sztabami drzwi. Mój towarzysz wsunął klucz w zamek i po chwili byliśmy w jakiejś piwnicy. Jasny snop światła z latarki oświetlał słoiki z kompotami i ogórkami stojące w równych rzędach na półkach. Gdzie indziej za sztachetami drzwi dojrzałem mały warsztacik i trzy rowery do wypraw turystycznych. Leśnik poprowadził mnie do schodów wprowadzących na górę. Na chwilę przystanął nasłuchując przy wyjściu na klatkę schodową i ruchem ręki popędził mnie, żebym wyszedł. Znalazłem się w korytarzu wyłożonym skrzypiącymi, pomalowanymi na brązowo deskami. Ostrożnie uchyliłem dwuskrzydłowe drzwi na potężnych zawiasach z grubymi sprężynami. Zajęczały, a w mieszkaniu na parterze zaszczekał pies. Szybko wydostałem się na ulicę. Przyjaciel poprowadził mnie w lewo, a potem po kamiennych stopniach do dawnej furty w murze obronnym, który stał się opoką, na której wybudowano domy. Pomiędzy nimi było wąskie przejście, około półtora metrowej szerokości i wysokości ponad 3 metrów. Zeszliśmy i po kilku minutach zajęliśmy stolik pod parasolem w niewielkim pubie. Kelnerkę zdziwiło, że zamówiliśmy tylko kawę. Specjalnie zorganizowałem ci tę wycieczkę. Żebyś połknął bakcyla tajemnicy. Leśnik uśmiechał się. Wiesz, że od dawna nie potrafię się oprzeć wyzwaniom związanym z rozwiązywaniem zagadek, odpowiedziałem. Powiedz mi, o co tym razem chodzi? O skarb, leśnik szepnął mi do ucha. Jaki? Obiecasz, że nie będziesz się śmiał? To pytanie mnie niepokoi. Co się za tym kryje? piętnastu chłopców na łużyka skrzyni leśnik zanucił na modłę marynarskiej pieśni. To piracki skarb, chyba nie chcesz mnie wysłać na Karaiby, mimowolnie uśmiechnąłem się. A pobyt w dobrym hotelu przy ładnym pałacu będzie ci odpowiadał, co mają piraci do jakiegoś pałacu. Wiedziałem, te w to nie uwierzysz. Leśnik westchnął. Z kieszeni wyjął kartkę z odbitką odręcznie napisanego tekstu. Przeczytaj to. Powiedział. Skąd to masz? Zdziwiłem się widząc pieczęć jednej ze służb specjalnych. W czasie porządków znajduje się różne rzeczy. Rzucił leśnik popijając kawę. Przed zadaniem kolejnych pytań postanowiłem przeczytać pismo. Prowadzono obserwacje obywatela Romualda Okonia. 15 maja 1947 roku o godzinie 17.20 spotkał się w Warszawie ze znanym nam byłym członkiem reakcyjnego podziemia M. B. pseudonim Piecyk. Ich spotkanie powtórzyło się trzy dni później. Wtedy doszło do zakupu przez obywatela Romualda o konia broni, niemiecki pistolet marki Walther P. 38. Podczas aresztowania piecyka ujawniono że za broń otrzymał zapłatę w wysokości 100 dolarów. Obywatel okoń dnia 19 maja wyjechał do Sandomierza w godzinach popołudniowych wyszedł z miasta w kierunku południowym. Dalszą obserwację prowadziliśmy za pomocą miejscowych funkcjonariuszy milicji obywatelskiej wyposażonych w rowery i samochód terenowy. Obserwowany nocował w szopie w lesie, a potem ruszył do lasu. Patrole emo straciły go z oczu. Podjęliśmy decyzję o aresztowaniu obywatela Okonia. Straciliśmy go z oczu na dwa dni, aż otrzymaliśmy informację, że przebywa w jednym z mieszkań w Baranowie. Do akcji aresztowania wyznaczyliśmy pięciu pracowników MO. Kiedy zapukaliśmy do drzwi mieszkania, ze środka oddano kilka strzałów. Odpowiedzieliśmy ogniem, osłaniając wyniesienie dwóch rannych milicjantów. Podejrzany okoń wypuścił lokatorów mieszkania, a sam zabarykadował się w środku. Planowaliśmy użycie granatów i broni maszynowej, ale wtedy obywatel okoń poddał się. Pierwsze przesłuchanie przeprowadziłem w Sandomierzu. Kolejne, po miesiącu w Warszawie, aresztant uporczywie odmawiał współpracy i złożenia zeznań w sprawie wydarzeń z września 1939 roku. To fragment jakiegoś raportu. Zauważyłem. Michale, czemu nie pokażesz mi wszystkiego? Nie mogę. Leśnik nie patrzył mi w oczy. Autorem tego raportu był kapitan Rysz, pracownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Co ciekawe, nie istnieje on na żadnej liście płac, w żadnym spisie emerytów, zasłużonych pracowników. Nigdzie. To był najprawdopodobniej pseudonim kogoś. Kto zajmował się zadaniami specjalnymi? Jak wiesz, w tamtych ponurych czasach musiał to być ktoś niebywale wredny, zapewne po przeszkoleniu w NKWD. Może był to Rosjanin? A okoń? Kim on był? Żołnierzem kampanii wrześniowej? Między innymi. W zawieruszy wojennej, kiedy hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, ten okoń coś ukrył? Jak się domyślamy gdzieś między Sandomierzem a Baranowem. Mniej więcej tak. Co to było, że twoja firma jest tym zainteresowana? Piracki skarb, leśnik miał poważną minę. Żartujesz? Nie. Mam jeszcze to, z drugiej kieszeni marynarki wyjął szarą, złożoną w pół kopertę. Ze środka wyjął złoty medalion. Krążek metalu miał średnicę około 3 cm. Jego rand był szeroki na 3 mm. Na jego powierzchni znajdowały się głębokie rysy. Jedną stronę zajmował wizerunek trupiej czaszki z piszczelami. Na drugiej był wyryty krąg. Po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie wyryto mnóstwo kresek nie układających się w żaden konkretny wzór. Przez prawy oczodół czaszki przewiercono otwór chyba po to, by można było zawiesić medalion na rzemyku. To jakaś piracka zawieszka? pytałem, niedowierzając, że leśnik zajmuje się tak niewiarygodną sprawą. Tak. Według raportów znaleziono ją w mieszkaniu, gdzie zatrzymano konia. Możemy przypuszczać, że on to miał przy sobie. Co możesz powiedzieć mi o samym koniu? Żołnierz jednostki, która przeprawiała się przez Wisłę koło Baranowa we wrześniu 1939 roku. Potem, przez Węgry, trafił do Francji i Wielkiej Brytanii. Ochotniczo zgłosił się do Polskiej Brygady Spadochronowej. Jeszcze przed inwazją aliantów na Sycylię w 1943 roku został przejęty przez Brytyjczyków i dla nich wykonywał jakieś misje w okupowanej Europie. Po wojnie pod przybranym nazwiskiem przyjechał do Polski. Ktoś doniósł na niego do Urzędu Bezpieczeństwa i wtedy zaczęto go śledzić. Po tej strzelaninie i aresztowaniu spędził w więzieniu dwa lata. Tak mało. Zdziwiłem się. W faktach jest tylko dokument potwierdzający zwolnienie Okonia po odbyciu kary. Nie było rozprawy, a odsiadywał karę. Sprawdziłem niedostępne dla wszystkich archiwum i znalazłem dodatkowe, ciekawe informacje. Trzy dni po zwolnieniu Okonia w porcie w Kopenhadze polski wywiad odbierał od Brytyjczyków dwóch agentów rosyjskich. To była typowa akcja wymiany szpiegów. Ale nie zapisano, kogo Brytyjczycy dostali za tych Rosjan i czemu to Polacy pośredniczyli w tej operacji? Sugerujesz, że o konia upomnieli się jego angielscy mocodawcy? Tak. Myślisz, że to oni wysłali go po wojnie, by dowiedział się czegoś o losie ukrytego skarbu. Piratów? Z trudem wypowiedziałem to ostatnie słowo. Tak. I później nie starali się dobrać do tego złota? Nie. Czemu? Za dużo pytasz, leśnik westchnął. Tu masz instrukcję, z kieszeni marynarki wyjął dyskietkę. Masz laptop? W domu, odpowiedziałem. I bardzo dobrze, zapewnimy ci sprzęt, leśnik był teraz bardzo poważny. Musimy jeszcze dokonać jednej, drobnej formalności, znowu sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i po chwili na stole położył pióro i dwie kartki papieru. Umowa o dzieło. Zdziwiony przeczytałem tytuł dokumentu. Zamawiam u ciebie artykuł, książkę, nowele, opowiadanie. Nie wiem, ile materiału uda ci się zebrać. Traktuj to poważnie, bo w archiwum będziemy musieli mieć twoje dzieło. Chcesz, żebym został waszym współpracownikiem? Zaniepokoiłem się. Naszym, czyli wydawnictwa Pugnus, leśnik spokojnie wyjaśniał. To chyba nic złego napisać artykuł czy opracowanie z sympozjum poszukiwaczy skarbów? Wahałem się. Z jednej strony ufałem przyjacielowi, ale z drugiej bałem się, że ten jeden mój podpis może w przyszłości być przez kogoś wykorzystany i nie uwolnię się od wykonywania usług mocodawcom leśnika. Pawle, musisz mieć pieniądze na pobyt w hotelu i udział w spotkaniach. Muszę się jakoś rozliczyć z funduszu operacyjnego. Jeśli mi nie ufasz, to po zakończeniu operacji przywiozę ci te papierki i sam je zniszczysz. Wiesz, że w mojej branży świat jest tylko wielkim polem gry. Tak, mruknąłem podpisując umowę. Może powiesz mi, co mam z tym zrobić? Stuknąłem palcem w dyskietkę. Mam jechać do Warszawy, żeby odczytać treść na swoim komputerze? Nie. Leśnik sięgnął do kieszeni koszuli. Musisz się tam zameldować i jeszcze dziś. Przesunął po stole coś, co mogło być kartą kredytową. Udanych łowów, leśnik uśmiechnął się, wstał, zebrał swoje papiery i podał mi rękę na pożegnanie. Medalion jest do zwrotu. Dodał. Uścisnąłem jego dłoń i odwróciłem kartonik pozostawiony na stole. Była to karta pobytu w hotelu w baranowie sandomierskim. Rozejrzałem się za przyjacielem, ale on już zniknął jak duch.